Cześć, dzień dobry, Radek Cierant, Smakuj Piwo. Pora na drugie piwo z browaru Jan Olbracht z serii tej takiej specjalniejszej, że tak powiem, Imperial Stout tym razem. Imperial Porter był świetny, tutaj mamy Imperial Stout. Zapewne jest to jakiś motyw architektoniczny z Piotrkowa Trybunalskiego, bo stamtąd pochodzi browar. Natomiast to, co nas interesuje, to ekstrakt 24% wagowo, alkohol 9,5%. Czytamy kontrę. Woda, słody jęczmienne, pale ale, pilsneński, wiedeński, karafa special typ 3, brown, słód żytni, słody jęczmienne, kara roma, kara munich typ 3, jęczmień palony, słód jęczmienny, coffee. Drożdże piwowarskie US05, granulaty chmielowe, puławski sybilla oraz laski wanili. Bardzo ładnie podany cały skład. Nie ma żadnych aromatów, są tylko te naturalne składniki i to doceniam. Od razu mówię, warka. 1 marzec 2019. Otwieramy zatem naszą opaskę termokurczliwą. Otwieramy i sprawdzamy. No, nie takie proste. Tu będzie cięcie zapewne. Przelewamy. Wow, ale ciemne i ale ładna piana, bardzo ładna, drobnooczkowa, podoba mi się, jest naprawdę kozacko, odpowiednio nagazowane wydaje się, chociaż przy małym szkle może jest odrobinkę zbyt wysokie. Pierwszy niuch. Coś tu nie gra w pierwszym niuchu. Troszkę drożdżowo mi zaleciało to piwo. Ale teraz otwierają się czerwone owoce. Otwierają się takie nuty kakaowo-czekoladowe. Taka ciemna czekolada. Kawa ciemna czekolada. Coś w tym stylu. Ciekawie to pachnie. Pierwszy łyk. Oleiste. Pełne. Odpowiednio nagazowane. Przyjemna paloność w tle. Jest gęste. Jest takie prawie wyklejające. Taki klasyczny ris, nieleżakowany w beczce. Klasyczna taka esencja ciemnego piwa. Dużo gorzkiej czekolady. Spora paloność. Troszkę nut ziołowych w tle. Sporo kawy. No, są takie nutki naprawdę, naprawdę takie solidne, takie bardzo, bardzo intensywne. O, to miałem powiedzieć. Niuchamy jeszcze raz i łykamy jeszcze raz. Teraz już tej nutki drożdżowej nie ma. Jest za to sporo takiej kawy, kremy, takiej gorzkiej czekolady. To się tak przelewa. Bardzo gęste, bardzo takie treściwe. O, to jest też dobre słowo. Jeszcze jeden łyk. Goryczka jest dość spora. Jest nie tylko palona. Są też w tle takie delikatne nutki owocowe. Czerwone owoce. Ale też coś takiego ziołowo-kwiatowego mi przemyka daleko w tle. Czy to są ten puławski? To może ten puławski ma takie delikatne kwiatowe nutki. Bardzo przyjemne. Wanili jako takiej nie czuję jak na razie. No w zapachu jakoś bardzo jej nie ma. Spróbuję się skupić, zobaczymy czy w smaku ją wyczuję. Jest taka słodka, troszkę prawie mleczna nutka. Też takiej właśnie słodkiej czekolady. Natomiast w pierwszym rzucie nie skojarzyłoby mi się to z wanilią.
Jak czytam skład, to oczywiście wydaje mi się tak, że to jest właśnie ta nutka, natomiast nie jest ona bardzo intensywna. To jest taki niuans delikatny wśród tej słodowości. Bardzo przyjemny, notabene. Kolejne bardzo dobre piwo z browaru Jan Olbracht. Jestem pod wrażeniem formy. Naprawdę. Warto chyba sięgać, zwłaszcza po te piwa z tych serii grubych, że tak powiem, Jana Olbrachta. No to piwo już swoje odleżało, natomiast nie jakoś bardzo długo, tam do pół roku powiedzmy, imperialny stout. No kozackie piwo. Kozackie piwo jest sztosowe, bym powiedział. No świetne piwo. Świetne piwo. Szkło się opróżniło, co prawda malutkie. Resztę zostawiam na resztę wieczoru. Cóż, brawo Jan Olbracht. Brawo Jan Olbracht. Ta sroga seria piw imperialnych jest sroga. Jest sroga. Widać, że umieją w takie piwa u Jana Olbrachta. Cieszę się. Cieszę się, bo to piwo też nie było drogie. Około dyszki, więc można? Można. Sztosy nie muszą być drogie. To tyle ode mnie. Do zobaczenia. Cześć.